Siemaneczko, mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie chciałbym wam pokazać moją wpłatę na cele charytatywne, także zachęcam was tutaj od razu na starcie, żebyście wiecie tam wpłacali coś na cele charytatywne. Linki znajdziecie w opisie, więc wiecie, każda pomoc się liczy, nawet zwykły tam... Wiecie, zwykłe wsparcie SMS-ikiem. Zostawcie także tutaj łapkę w górę, subika, dzwoneczek, będzie wtedy mega w porządku, bo lecimy po 100 tysięcy, tak o, z buta. No i co? Osoba, która wygrała grę na Steamie do 50 zł w poprzednim odcinku wyświetla wam się teraz na ekranie. Ja do niej napisałem już najprawdopodobniej dzisiaj maila, się z nią skontaktuję. Jeśli chcecie wygrać w tym odcinku Minecraft Premium, musicie tutaj napisać w komentarzu swój e-mail, zostawić suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i to chyba wszystko. No i osoby, pozdrawiam także osoby, które dawały mi jakieś demki na live'ach, oni się wyświetlają teraz na ekranie. No i bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka, także pozdro. Dobre mordeczki, w takim razie ja już tutaj jestem przy pierwszej gildii, jest to gildia Alt. Jest jeden typek online, właśnie jej lider Oniku Nex, a takiej gildii zaltujemy ile chcemy. I ten kuboid jest naprawdę, kurczę, wielki, więc powiedziałbym gigantyczny. Sam miałem taki pomysł, żeby zrobić po prostu taką wielką platformę. O, udało mi się skoczyć, no i patrzcie, jak jeden kuboid jest wielki. Oni praktycznie mają kuboid chyba powiększony na maksa i kurczę, się dziwię, czemu oni takie wielkie to budowali, kiedy jest tylko dwóch gildii. Fosy nie mają wykopanej, ale tak jak zawsze mówiłem, że te niepozorne gildie najczęściej skrywają w sobie najwięcej itemów, także co, ja po prostu biorę rzucaki i zaczynam się tu wbijać, aby mnie ciekawi jedna rzecz, czy po prostu to jest żółwik jednokratkowy, bo może mi się udałoby wbić, nie, tak, to jest żółwik jednokratkowy, więc po prostu spróbuję tutaj wbić, chyba jednak bokiem po prostu spróbuję tutaj wbić, będzie w najlepszy sposób, wiem, że mógłbym zbugować, kurczę, tutaj perełkami się do tej ściany, ale chyba mi się nie chce, chyba że czekać, teraz spróbuję, żeby nie marnować jednego rzucaka, o kurczę, to jest jeszcze więcej tych, wow. Szczerze mówiąc, myślałem, że tu, kurczę, tylko jest jedna kratka, maksymalnie dwie, a z tego co widzę, to jest jeszcze więcej tego obsa, więc jestem zaskoczony już tutaj na samym starcie i pytanie, dlaczego ten rzucak nie wybucha. Dobra, wybuch, a ja nadal nie jestem w kuboidzie, więc marnowałem dwa rzucaki. Pytanie, o dobra, jest już tutaj kuboid, więc ja może tutaj po prostu spróbuję się zbugować, tylko nie pamiętam, jak to się robiło przez obsydian. Dobra, nie chcę mi się bugować, ale wiem, żebym się zbugował, bo już nieraz próbowałem na tej edycji, tylko... nie chcę tutaj, wiecie, za dużo przedłużę tego odcinku, bo mi to rzadko wychodzi swoją drogą. I okej, tutaj mają jakieś standardowe spady. No i szczerze wam powiem, że żółwik ogarnięty nawet w porządku. Co z nim mają napisane na tabliczkach? F3, F2, F1 i F0 pewnie, tak jest, dokładnie F0 jest. Więc kurde, no żółwik tutaj jest spoko ogarnięty. Oczywiście, jak to w każdym żółwiku gildii na Dragonii musi być jakaś główka gracza. Tym razem jest to główka Alexa, także... Pozdrawiamy biednego Aleksa, który tutaj zginął w tej gildii. I wiecie co mnie martwi? To, że na Dragonie są lekkie lagi i trzeba czekać długo za tym TNT. Przez to ten odcinek się będzie lekko przedłużał. Ale okej, w takim razie ja sobie tutaj wezmę... kupię jump boosta, bo gdzieś tutaj wpadłem, czy wyskoczę? Nie, nie wyskoczę, aha, bo woda blokuje, tak, na wodę nie działa jump boost, że tak powiem. I pytanie, czy tu jest dużo stoniarek? Mam nadzieję, że w tej gildii nie ma dużo stoniarek, bo nie chciałbym marnować tych rzucaków, ale to TNT... Tak o się wsunęło tutaj we mnie, ja kurde nie powiem co w co. Pozdro dla komatych, mordo, wiesz o co chodzi. Dobra, gdzie tu są te spady? Okej, czyli schodzimy już teraz niżej, jesteśmy na poziomie już 48. Mam nadzieję, że naprawdę ta gilia będzie miała coś ciekawego. Przygotowałem sobie nawet lekkie miejsce po prostu w Ender 6, a jak nie, no to po prostu wyjdę z tego kuboida, no i tyle, cofnę się po tej temy. Mam nadzieję, że będą mieli jakieś emeraldy w blokach, bo emeraldy w blokach by mi naprawdę się przydały, bo mam mało ostatnio emeraldów, a nie chcę ciągle żebrać od ludzi na live'ach, bo to już jest dosyć monotonne, że cały czas mówię, da mi ktoś emeraldy, a ludzie mi dają jak takie, no nie wiem jak co, no ale po prostu takie, wiecie, to jest takie dosyć monotonne, nie? Tak jak mówię, że nie powinienem wszystko od was żulić, mimo że bardzo często po prostu w zamian za te itemy coś daję, nie wiem, na przykład zapisuję do pozdrowień, kto po prostu chce, lub jakieś koksy, bo tego mam zazwyczaj dużo, bo koksów zawsze ma się dużo i w sumie perą mogę wam nawet pokazać, że mam 580 perów, wczoraj miałem prawie 800, tylko rozdałem właśnie trochę na live dla moich widzów, więc widzicie, Zombiaczek nie tylko żebra, ale też rozdaje. Okej, czyli tutaj już jestem w takim miejscu, gdzie po prostu te wszystkie spady się ze sobą łączą, przepraszam bardzo serdecznie. Co tutaj mają? Tu nic nie mają w tym miejscu, więc może tutaj? Nie wiem, patrzcie, w ogóle w każdym miejscu mają jakiegoś takiego kobla, tylko ciekawe do czego to służy, wiecie co? Ja sprawdzę, bo to jest 34 poziom, mogą tu mieć jakieś skrytki tajemne, wiecie, jakieś tajemne, kurde, tak jak wasze mamusie kiszą ogórasy w jakichś skrytkach w domu, to oni tutaj mogą mieć coś ciekawego. Nie, jednak chyba nic tu nie ma, więc zmarnowałem rzucaka niestety, ale okej, wracamy w takim razie tutaj z powrotem do tej wbity, a więc ją kontynuujmy. I spadamy już na dół, jesteśmy tutaj na 32 poziomie, czy tu są dalej stoniarki? Tak, tu są dalej stoniarki. Plus jest taki, że ta gildia nie ma stoniarek za stoniarką, czyli w sensie te stoniarki są, wiecie, jedna stoniarka, dwie kratki przerwy, jedna stoniarka, dwie kratki przerwy, przez co nie muszę marnować tyle rzucaków, więc także dziękuję bardzo gildii Alt. I z tego, co mi się wydaje, ten typek z tej gildii Alt kopie na awku, no bo, a nie, zlogał, okej. Never mind, czyli po prostu on sobie zlogał. Okej, nie mam pytań i jesteśmy już tutaj na dole, także jest gitara, siema. Nie wiem, ile tych rzucaków zmarnowałem. Wydaje mi się, że jak zaczynam nagrywać odcinek, miałem ich... teraz pytanie, czy... Dobra, nie wiem, ile miałem rzucaków, ale chyba mi się wydaje, że miałem tych rzucaków 62, czyli 16 rzucaków na wbicie do tej gili, tak? Mam 46, chyba coś w tym stylu. Nie powiem wam w sumie, ile miałem dokładnie rzucaków, bo nie pamiętam, że tak szczerze powiem. Dobra, dobieram sobie perełki standardowo, bo nie mam ich mało i rzucam perę, bo nie chcę mi się przez tą wodę wypływać. Aha! Tak, brawo, zombiaczek. I dlaczego w tej gili nic nie ma? Aha, okej, czyli to jest jeszcze niżej zejście. A, no to fajnie wiedzieć, że to jest jeszcze po prostu zejście jakieś niżej, okej, czyli także muszę tutaj zejść jeszcze niżej, co mnie bardzo martwi. Żeby mi ta woda tylko tutaj nie przeszkadzała, no właśnie. Mam nadzieję, że ta woda mi nie będzie przeszkadzała i tam mają jakiś design, ulala. Dobra. Ej, kurde. Powiem wam szczerze, że oni tu budują jakiś kozacki design i teraz mi jest głupio to rozwalać. I mam chyba wrażenie, że to była gildia, która była szykowana pod jakiś design. Pokój XSK, pokój Nexa, tu ktoś ma pokój? Nie, bo jest tylko dwóch członków gildii, więc może wbijmy pierw do pokoju lidera, bo wiecie, lider, jemu zawsze trzeba itemy dawać i tak dalej, wiecie o co chodzi, wiecie, jak się liderem, to się ma taką władzę jakby nad gildią, więc spróbujmy tu wbić, no dwie stoniarki są standardowo, nawet więcej tych stoniarek jest, ja pierdzielę, ile ten gościu tych stoniarek nawalił i mnie bardzo martwi ta woda, która przeszkadza, nie wiem, jakieś... Aquapark w tym kuboidzie mają, że tyle tej wody. Nie wiem, czy to gościu chyba jest jakimś właścicielem aquaparku, nie wiem, z Wrocławia czy skądś. No o, dobra, okej, czyli tu jest jeszcze jakieś wejście, kurde. Patrzcie, to w ogóle jakieś zabezpieczenie, to są... Co jest grane? Czemu ten gość jakieś tutaj, nie wiem, porobił te furtki i takie inne? Nie wiem, po prostu jest to niepotrzebne moim zdaniem. Mógł tu lepiej naprawdę dodać jakąś dodatkową stoniarkę. Czyli okej, tu już nie rzucam rzucaka, tu po prostu rzucę perełkę. I on tutaj, co on ma w pokoju? Nic nie ma w pokoju, co? Naprawdę? Dlaczego nic nie ma w pokoju? Design ma fajny design w sumie jest zbudowany w pokoju, widać, że tutaj będzie coś robił ciekawego, ma plan na ten koboid, ewidentnie ma plan, tylko bardziej mnie martwi, że wbiłem do gildii, która nie jest gildią pod bitkę, czyli w sensie nie będą mieli dużo itemów, tylko bardziej grają tutaj, żeby sobie pobudować, bo jak wiecie jest event na zamki w tym momencie na Dragonie i tak mi się po prostu wydaje. I jeśli zmarnowałem rzucaki z tego powodu, to w takim razie dzięki Sajek, że zrobiłeś kurde event na zamki, a nie kurde na bitkę. Dzięki, ale w sumie taki event jest spoko, sam bym chciał zbudować zamek, ale niestety nie mogę z tego powodu, że po prostu jak wiecie, ja bym zbudował zamek, to ludzie by specjalnie przychodzili go rozwalać, nawet nie z tego powodu, żeby po prostu, wiecie, jakoś zniszczyć czy coś, tylko, a bo to moja gildia, zombiaczka, to rozwalmy mu design, będzie śmiesznie, więc, no, dlatego ja nigdy nie zbuduję zamku na Dragonie. Okej, tu jest jeszcze jakaś skrzynka, czy da się tutaj jakoś bić? Dobra, trzeba tu rzucić perłę. Złoto, nie no, po złoto to ja tutaj na pewno nie przyszedłem. Stoniarki, nie wiem skąd mam, w sumie czy ja już miałem wykuczy skąd. Wiaderko wody, mogę w sumie wziąć tego obsad, bo obs mi się przyda, więc dlatego go wezmę. Co tu jeszcze jest? Dobra, ja nie przyszedłem tutaj właśnie po takie itemy. O! Właśnie takich miejsc, gdzie kopią nawku szukałem, ale... Ale tu chyba nic nie ma. Oj, dobra, rozwaliłem, jeszcze tutaj nie sprawdzałem. Halo, jeszcze raz? Dobra, czyli niestety, ale tu nic nie ma, dlaczego? Dlaczego? Ta gilia nic nie ma, czekajcie, bo czyżby to było po prostu tutaj takie zejście jakby w bok i może te itemy spadają jeszcze niżej, o to w sumie jest ciekawe. Bo one mogą gdzieś w bok iść, ale tu nic nie ma niestety, no ja pierdzielę, dlaczego ta gilia jest taka biedna? O! Znalazłem! Znalazłem, patrzcie, jest złoto, czyli... ale też nie... No, w sumie, kurde, obsydian jakieś złoto, wiecie co, ja chyba sobie to przerabiam, bo no... Nawet te itemy są chyba w porządku, mi się tak wydaje, bo jednak trochę tego złota i tak dalej jest w tym kuboidzie, więc... No jednak, tak jak mówiłem, niepozorne gilie skrywają najwięcej itemów, także co, ja biorę to złoto i chyba sobie zacznę po prostu przerwać w tym momencie. Nie wiem, czy jest tutaj dużo emeraldów, że te emeraldów chyba za dużo tutaj nie ma niestety. Ale tak, na pierwszy ogień idzie złoto, które po prostu zacznę przerabiać. Pyk, pyk, myk, myk. Czy tu jest jeszcze złoto? Dobra, mam 9 staków złota, czyli robiłem pierwszy stak bloku złota. Może mi się uda tutaj wyciągnąć, tak trochę, no tak z 2 staki bloku złota. Nie jest to za dużo, bo złota się dosyć szybko kopie na Dragonie, bo te procenty są naprawdę ogromne. Ale mam mam nadzieję, że właśnie chociaż tym złotem odrobię te rzucaki, które dostałem w większości od widzów, także bardzo dziękuję też w głównej części Adinkowi, który dał mi rzucaki, bo Adinego tworzył 2500 premium case'ów, kurde. Tak go powiedział, dobra, kupuję premium case'iki i otwieram, bo jak wiecie, przez ten weekend jest promocja na premium case'y na Dragonie, także kto jeszcze nie kupował premium case'ów, to może wbijać do sklepu i kupować premium case'y, bo jest naprawdę promocja, która bardzo się po prostu opłaca, także myślę, że warto, tu jest najwięcej tego złota, więc w sumie nawet tego złota wyniosę dosyć dużo z tej gildii. Jak widzicie, wbita już o kurczę, tak właśnie teraz spojrzałem na timer i wbita trwa już 9 minut do tej gildii, ale póki co rozkręcamy się, że tak powiem, bo itemy są naprawdę dosyć niezłe w tej gildii, że tak powiem. Niestety mi ktoś spami na Teamspeaku, bo jestem na Teamspeaku gildii Delf, mojej gildii, na której gram na różnych serwerach, w sumie tylko na jednym, bo oni nigdzie więcej nie grają, ale mniejsza o to, więc ja po prostu sobie wyjdę z tego Teamspeaka, bo mi spamiam tutaj. Okej, wyszedłem z niego, bo nie dałoby się, by nam przeszkadzali też nagrywanie, także ja craftuję to złoto cały czas. No i pamiętajcie, jeśli ktoś chce wygrać premkę w tym odcinku, to musi zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek na moim kanale, więc mam nadzieję, że po prostu każdy już to robi. Subskrybuje mój kanał od bardzo dawna, bo to jest bardzo ważne, mimo że mam subskrypcję na prywatnej, nie mam zamiaru póki co ich pokazywać. Mam zamiaru pokazać subskrypcję na pewną taką ilość, którą mam już po prostu w głowie. Mówiłem wam, że to będzie około... a zresztą nieważne, bo byście wiedzieli, ile mniej więcej mam, ale no nie pokazałem w każdym razie na tą ilość. Kto był na live'ach, no to wiedział, jaka to miała być ilość subskrypcji, ale niestety na tą ilość subskrypcji wam nie pokazałem ich, więc mam w głowie taką po prostu nową liczbę i na nią najprawdopodobniej po prostu pokażę, ale nie będziecie wiedzieli, jaka to jest liczba, bo mi póki co nie podam. Żeby wiedzieć, jaka to jest liczba, to musicie być na live'ach, bez kitu. Wbijajcie na live'y, live'y są praktycznie codziennie, także zostawcie dzwonek, bo to jest bardzo ważne. A kto dotrwał do tego momentu, jeszcze nie wyszedł z tego odcinka, co będzie bardzo dziwne, bo jak widzicie, na razie póki co craftuję te emeraldy, ale to też z tego powodu, że po prostu robię te emeraldy, przerabiam, bo dużo osób pisze mi: ej, zombie, po jasną cholerę wbijasz do tej gildii, marnujesz rzucaki, a nic nie bierzesz z tej gildii. No, starczko, ja wbijam też głównie do gildii po to, żebyście mieli co oglądać, ale żeby właśnie takie osoby nie spinały, że nic z tej gildii nie biorę, to po prostu przerobię sobie te emeraldy, bo tak jak mówiłem, emeraldy mi się bardzo przydadzą, bo mam ich bardzo mało. Także okej, w tej gildii myślę, że już tutaj wszystko zabrałem, w sensie tej gildii, z tego pokoju i myślę, że możemy się kierować już do następnego pokoju. Tylko pytanie, czy tutaj coś jest dalej, bo mogą, ten ziomek może mieć jakieś tutaj poukrywane skrzynki, ale z tego co widzę, to raczej nie ma. Pewnie też pytacie, zombie, mówisz, że będziesz wyrał obsydian. No ale jak widzicie, chyba tego obsydianu nie chcę, ale z tego co widzę, mam tutaj dużo redstone'a w tym ender chestie, a redstone jest zbytnio niepotrzebny, więc po prostu sobie go również przerobię. Ten redstone tutaj na jakieś bloczki, będzie spoko. I też podpowiadam wam w sumie na jakieś pytanka. W sumie dużo osób mnie pytało: zombie, masz dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny, ale odpowiem na takie pytanie, bo ktoś to pytał właśnie: ej, zombie, masz dziewczynę? Stary, weź w końcu powiedz, czy masz tą dziewczynę, no stary. No w sumie to mam dziewczynę, moją dziewczyną jest mój komputer, który jest naprawdę niezawodny. Można go zamknąć, można wyłączyć, można go przymknąć, kiedy się tylko chce, także... dostarcza tego, taki na weekendzik, zawsze się słucha, nigdy nie narzeka, czasami tylko się przegrzewa, ale to w dni ciepłe, to w sumie, no wiecie jak to jest. No i tyle, to jest odpowiedź, mam dziewczynę. I też zapowiadam taki Q&A na kanale, bo chciałbym nagrać Q&A na kanał, jakiś taki po prostu fajny, więc możecie napisać w komentarzu, czy chcecie ten Q&A, czy nie, bo jak wiecie, jak ktoś śledzi moją kartę społeczności na YouTubie, po prostu... po prostu dałem taką informację, kartę społeczności, żebyście właśnie pytali, zadawali pytania do Q&A, więc kto jeszcze nie, chciał jeszcze zadać jakieś pytanie do Q&A ciekawe, to wbicie na moją kartę społeczności, tam macie takie dwie ankiety jakby i tam po prostu możecie zadawać te karty społeczności. Chciałbym was także zaprosić na dzisiejszego nocnego live'a, który będzie o godzinie 22:30, więc... wbijcie na live dzisiaj nocnego, 22:30, pamiętajcie o tym. Niech będzie tak, wiecie, na start, przygotujcie się, 22:30, 1000 osób, tak o, 1000 osób niech będzie na start. Co to jest? Co chyba te skrzynki sprawdzałem, to jest pełno obsydianu. Wiecie co, ja chyba ten obsydian mi zostawię z dobrego serca, nie będę im wyrzucał z skrzynek, niech sobie ten obsydian po prostu mają. I co tutaj jest, tą niarka? O kurde, ten gość już tutaj ma zdecydowanie lepsze zabezpieczenie niż tamten, więc myślę, że tutaj będzie też kozackie jakieś itemy. Ile mam jeszcze tych rzucaków? Mam jeszcze tych rzucaków, czekajcie ludzie, 26, 36 rzucaków mam, więc nie źle, że tak powiem. Ale tak jak mówiłem, ja tutaj nie przyszedłem po takie biedackie itemy, ja tutaj chcę zdecydowanie coś lepszego, kurczę felek. Co on ma? Aha, myślałem, że to jest koblarka, to jest zakoblowane po prostu, no to nieźle, no to nieźle. Jumbusta mam jeszcze tylko, no właśnie, skończył mi się jumbus, więc niestety pewnie będę musiał za chwilę dokupić. No ja pierdzielę, no patrzcie, co za typek, czemu on to wszystko zakoblował? No ja rozumiem, że zabezpieczenia, no ale po co tyle kobla? Halo, gościu, po co ci tyle kobla w tym pokoju? Ulala, ja pierdzielę, jakie oni designy mają w tym pokoju. O jasna cholerka, dobra, wiecie co ludzie? coś czuję, że tu będzie naprawdę ogrom itemów, dlatego ja sobie po prostu opróżnię EQ. Tak mi się coś wydaje, stoniarki w sumie mi są niepotrzebne. Te jakieś kilofy też mi są niepotrzebne, to też mi nie jest potrzebne. Obsydian, no tak w miarę mi jest potrzebny. Strzały mogę w sumie też wywalić, bo jeszcze mam w Ender Chestie. I czy ja mam tutaj, dobra, powrzucam to wszystko tutaj. Obsydian w sumie też wyrzucę, wiecie, obsydianu mam dużo na bazie, to go wyrzucę. To razie powyrzucam, to powyrzucam, emeraldy, rzucaki odłożę. Nie, dobra, to rzucaki wezmę ze sobą i uwaga, obstawiam, że tu będzie jakiś spoko itemy. Tak mi się po prostu wydaje, tak o, tu mają w ogóle, ten gościu ma jakiś spoko i co? Czy wypadnie coś spoko? Mhm, tak, tak. Obsydian. Obsydian. Aha. Okej, czyli... Okej, czyli... Okej, mogę tą gildię nazwać Obsydian, okej? To będzie gildia Obsydianu. Wbiłem do najbogatszej gildii w Obsydianie. No patrzcie, ile to jest Obsydianu. Wiecie co? Wezmę póki ten Obsydian do EQ, póki co, bo może mi się przydać. Gdzieś najwyżej odłożę jeszcze w kuboidzie. Czym więcej Obsydianu nigdy nie zaszkodzi. Tu w ogóle jakiś kaktus, o. To jest dobry protip na śmietnik. Widzicie, wyrzucacie do kaktusa i wam znikają itemy, ale to chyba wszyscy wiedzą. A tu co jest pode mną? Tu nie, to chyba jakiś element designu jest. No i kurczę, mnie to martwi, gdzie te typy mają itemy w tym kuboidzie? Tamten pokój był taki kozacki, a ten co, taka bieda? Mimo, że design jest naprawdę nieźle zrobiony, nieźle design jest zrobiony. Więc może gdzieś... A co ja tu widzę? Czy to jest, moi widzowie, ten moment, kiedy ujrzymy niesamowite itemy? Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że to jest ten moment, kiedy będą tutaj... beznadziejne itemy. Tak, to jest ten moment, kiedy będą tutaj beznadziejne itemy. Nie spodziewałem się tego po tej gildii. Naprawdę. Mimo, że tutaj jest naprawdę gildia przygotowana bardzo mocno, już tutaj wiecie, na jakieś zdobywanie i tak dalej, to nie spodziewałem się niestety. Szczerze myślałem, że będą tu zdecydowanie lepsze itemki. Hopperów ja nie chcę, bo mi hopery nie są potrzebne. Jakieś stoniarki tutaj odłożę sobie do Ender Chesta. W ogóle jakiś ziomek do mnie spami cały czas, typie. O co mu chodzi? Nie wiem, o co ci chodzi. Napiszę mu znak zapytania. Także zobaczmy sobie jeszcze kurde raz dalej. Nie wiem, jakiś ziomek cały czas do mnie spami. Nie wiem, nawet nie zauważyłem go, że coś do mnie spami, bo ja nie patrzę na czat w Minecrafcie. Także ludzie, pamiętajcie, nie piszcie do mnie nigdy na czacie w Minecrafcie. Aha. Dobra, napiszę mu aha. Okej. Napiszę mu macha. Nie mam pewności. Napiszę mu i nie przeklinaj. Szacunku. Okej, nie będzie tej gościu przeklinał na PW odcinku, także co mordeczki? Nie wiem, czy ten gościu to jest ten naprawdę typek, że sobie kupił premkę i zmienił nick, więc tak powiem... Nie mam takiej... Człowieku... Dobra, czekajcie, człowieku, nagrywam, zajęty jestem. LOL. Okej, napiszę mu człowieku, nagrywam, zajęty jestem, bo tak naprawdę jest, że nagrywam, także co mordeczki. Wbita do tej gili trwała 17 minut, mam nadzieję, że po prostu wam się oglądało dosyć przyjemnie. Także co? Po prostu dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że każdy zostawił tutaj łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek na moim kanale. No i co? Pamiętajcie o tym, że wbijać na te live'y. Zapraszam was dzisiaj na live'a o godzinie 22:30. Mam nadzieję, że każdy wbije. Wy to widzicie w niedzielę, w południe chyba o godzinie 15. Tak mi się wydaje, że to wrzucę o godzinie 15. Jeśli chcecie tak samo długie odcinki, bo mi te długie odcinki odpowiadają, możecie napisać w komentarzu, że zombie, dawaj długie odcinki, także co. I ja was po prostu żegnam się z wami i tyle. I do następnego odcinka. Piona, pamiętajcie o live'ach. No i elo. Yo!